Kłaniam się nisko, panowie. Robota wykonana. Tak jak powinno być. Szybko, sprawnie. Miałem może kilka nieprzyjemnych sytuacji. Ty powiesz, jakiś garnuch mnie za rękę łapał. Mówił, że proszę, daj mi więcej. Ale wszystko jest elegancko, kasa się zgadza. Komu przekazać wypłatę? Oczywiście. Minus 250. Dobra, dam tak, by zobaczyli, że jestem ogarnięty. Masz to wszystko, co udało mi się zarobić z tego tematu. Rozumiem. To dużo, Juhan, czy mało? Juhan, pokaż mi tą sumę. Ale no przecież... Aha! Kurwa, jestem pewny, że podawałem jemu. Bardzo przyjemna sumka. Mam pytanie. Słucham. Jest pan może tutaj do mnie? A, jasne. To wszystko, tak? No tak, proszę pana, 25 sztuk i tyle z tego zarobiłem. Spora suma. No i dobry temat, to i spora suma, przyjacielu. Moi klienci akurat już widzą temat, widzą grudę, kurwa, dobrą. On to, wiesz, powącha, mówi, o tak, ty mi się upierdolę, nie? Bo ja mam już takich klientów, wiesz, ponad 15 lat. Chłopaki tutaj, wiesz, ćpają ostro po gimnazjum, po szkole, po high school, wiesz, o co chodzi? No rozumiemy, mamy własną plantację ogrodników, te sprawy. Kurwa, no ja wiem, o co chodzi, bracie, wiem, o co chodzi. Plantacje, te klimaty, no to... znaczy, kumam, że gracie na wyższym levelu, no ja tylko w sprzedaży siedzę, nie? West Side, kurwy syny, ja też troszkę, wiesz, mogę wam pomóc nawet z plantacją, czy posadzić kwiaty. Tylko musielibyście mi pokazać jak, bo z biologii to raczej, kurwa, słaby byłem. Ja nawet biologii nie miałem. Z botaniki. Na razie, ja, mówię, że z botaniki, jasne. W takim razie... Chciałbyś może... Dzięki, stary, dzięki, wow! To chciałbyś może więcej... teraz... polecieć 40 po mieście? Z czym? 40. Co to jest 40? Jasne, no nie ma problemu. I potem... coś grubszego. No musisz po prostu tobie zachować. No dobrze, ja nie będę, 40 nie ma problemu, mogę z tym polatać. I dziękuję też za wypłatę. Poczekaj. Bo to daliście mi dużo pieniędzy za to. My jesteśmy ludźmi honoru, uważamy, że ten, który sprzedaje, ma największe ryzyko, więc należy mu się przynajmniej połowę. Sprzedaje towar oczywiście, tak. No, dlatego myśl największe ryzyko i wpadki. To chyba zrozumiałeś. Nie, no oczywiście i bardzo jestem bardzo wdzięczny, naprawdę. Mam nadzieję, że to również tajemnice ściśle tajne. Tak, chłopaki, po pierwsze to ja nikogo tu na mieście nie znam, tylko kilku kolegów mam. Do tego też przejdę, chłopaki, bo jak można powiedzieć, że nie tylko zarobicie na mnie, w sensie razem zarobimy, ale mogę również też wam... Również moglibyśmy pana sprzedać. Że mnie możecie sprzedać? Oui, mamy od tego ludzi. No ale dlaczego mielibyście mi sprzedawać? Kolega, tylko to ten... tylko taki francuski żochcik. Jasne, są sąc, kurwy synu, pierdolony, pewnie, że tak. Jebany bagieciarzu, ci zajebie, kurwa, w kapelusz. O sprzedawaniu będziesz nawijał, to będziesz, kurwa, tańczył polkę, kurwa, i tolkę. O kurde, sporo tematu. Się tego nie jeść, tylko sprzedawaj. No wiem, to moja kanapka, ale jak mówię, kasa się was trzyma i żarty tak samo, nie? I co, zgadza się? Patrzę. 40, no będzie tutaj 40 G, tak. Na rękę tak trzymam, no to myślę, że tak. Też zrobi krzywdę. Chora akcja. W takim razie... najlepiej. 5 zł. Słuchajcie, bo nie dokończyłem jeszcze sprawy. Jak coś, to ja mam mam w sumie jednego kumpla, który mógłby też polatać z tematem, ale poczekajcie, tylko dokończę. I żebyście nie byli zagrożeni w żaden sposób, to wiecie, ja mogę od was ten temat kupować i jemu sprzedawać, wy będziecie anonimowi, będziecie zarabiać kasę, ja też trochę sobie zarobię i tak dalej, mogę szukać dla was tak zwanych Pokemonów. Musisz zostać nasi i być
gettowym pośrodnikiem. Tak, getto pośrednik, będę dla was szukał ludzi, wiesz. No takich... Gdzie był to w getcie? Co? Dystrybutor handlu w getcie. Tak, dystrybutor do handlu w mieście, oui. I możemy to udziałać. W getcie. Wiadomo, nie ma co się za szybko rzucać na taką robotę. Na razie udowodnię, że potrafię sprzedać 40. A kiedy będą ten syrop, chłopaki? Opędzisz dobrze to, to przemyślę to i chacie pójdzie z tym, tylko uważaj. Uważam, tak. Stary, uważam, poza tym wiesz. To jest tak, daj mi powiedzieć. Pierwszy co? Poleci z kolegą. Poleci z kolegą z tym, okej? Okay? Jak polecę z kolegą? Załatwisz sobie kolegę do opędzlowania tego. Tej 40, tak? Nie, tego z chyropu. Dobra, tylko, będę miał czekaj, człowieka. Poczekaj. Pamiętaj, że od sztuki otrzymujesz $450 nawet. No jasne, kumam. Tylko wiesz, ja jeszcze nie wiem, czyli o co chodzi z tym syropem, gdzie to prawie, ma sprzedać i tak dalej. Potem ci powiem, prawie 4,5 koła dostajesz z tego i naprawdę troszeczkę tobie damy. Nawet połowę, coś w tym stylu. Okej, okay, także tak, także tak. Opędzuj to, przeliczymy, jak będzie się znowu zgadzało, nie oszukasz znać, otrzymasz po prostu kolejny stopień do zaufania. Świetnie. I w taki oto sposób otrzymasz oksydol. Dobra, no to co, ja nie będę zajmował ani wam czasu, ani sobie tracił, lecę sprzedawać i za chwilę się odzywam. Okay, mam nadzieję, że nie spotka ci żadne omerta i nic nie cię schowaj. Nie, absolutnie, mnie nic nie spotyka. Pamiętaj, chodź za plecy, okej? Okay? Oczywiście, jak najbardziej. Dobra, dobrze. To ja niebawem będę. Do widzenia całej rączki. I... Co jeszcze tylko siknę. Kurwa, mnie ciśnie, kurwa, soku winogronowego się opiłem. Siku. Jestem, widzowie? Ale poszło z kija, kurwa. Wyciśnięty kisiel do samego końca. No co, gramy, widzowie, co? Zapraszam ciebie na scenę, Hela, o co chodzi? Czy dobrze odgrywają? Dobrze, tylko z tym jeden ma za cicho mikrofon, drugi ma za głośno. Ale jest okej. Okej, zaczynamy. Kurwa, dużo tego rozprzedania jest. Dawaj napad, no gdzie ci napad zrobię, co ty mówisz? Jaki napad? Logan dopiero zaczyna tutaj. Redwood Dinka. Siemano! Pyniu, nie ma co się martwić, wstawaj, dostawaj, kurwa, tematu, wąsacz. O, życie po 50 się zaczyna, co? Wiem jak jest, kurwa. Stara już nie daje, mało lat się wyprowadził z córką. Kurwa, nie chciałem cię urazić. Dzień dobry! What's shaking? Proszę bardzo, dziękuję. Jest pan moim dzisiaj pierwszym klientem. Tutaj. Do widzenia. Tak, widzowie. Zachód na 50 centa? No teraz 50 ma troszkę, wiesz, ulało 50, nie? Wiesz o co chodzi. Słuchajcie, tu mamy takie coś, że rozwijamy umiejętności, że tak powiem, działając, nie? Czyli na przykład jak grzeby w śmieciach, no to jestem lepszym śmieciarzem. Jak kradnę auta, no to lepiej je potem kradnę. Trener, stuner, kurwa. Strzelec, chociaż nie strzelałem. Dziwne, bo ja nie strzelałem jeszcze. Siłacz. Pracuś, pilot. Tego jest tu sporo. Dealer. Atleta. No na przykład to, moim zdaniem, strzelec, nie wiem czy to tak powinno być na 6%, jak ja nie strzelałem. I don't know, może chodzi o bicie się po prostu. Pilot, dealer, atleta. Okej, okay, czy mogę dłużej biegać? Już kurwa czopę na bani. Niezłą czopkę masz. Wy kulturyści, wy się macie za takich sportowców zawsze, a igła wbita w dupę i joint w mordzie. Tyle macie ze zdrowiem wspólnego. No nie, zresztą ja nie jestem... Wow, kurwa, wyluzuj! Chłopie, nie będę się z tobą szarpał. Puść mnie!
No puść mnie! O kurwa, ała! Ała! Kurwa, żartowałem! Puść mnie, zostaw moje rzeczy! Kurwo ty! Ała! Wracaj tu! Kurwa, ej, wracaj tu! Ała! Kurwa! Kurwo jebana! Pierdoleni kulturyści, myślę, że im wszystko wolno, bo to kurwa trochę więksi! Rozjebie cię! No nie, jak oni szybko biegają, kurwa! Ja pierdolę! Wracać tu! Jak można okradać uczciwego dealera? Kurwa! Znowu będę musiał dokładać do biznesu! Pierdolę tą robotę! Dzień dobry, Malarnika. Oh yeah. Hey, honey. O kurwa! Honey, honey! Ja ci kręcę, ale... Zygzak... A what's poppin'? Znaczy się, mogę dać jaranko w dobrej cenie. Thanks, baby. Proszę bardzo, thanks baby. Niesamowicie... Wow! Jak to się rusza! Lepiej niż w realu. Ty, no kurwa, nie wiem, czy to jakieś kurwa systemy takie robią teraz? Chcę dwuwizowy na 10 minut, zaraz będę. What's up? Dzień dobry. Hej there. Hej there. Chyba spędzę tu dłuższy czas na tym serwerze. No mi elegancko, a tobie? Damn it, nie ma problemu. Trzymaj się. Mieć koncepcję, już o tym mówiłem dzisiaj, że gdzie jesteś? Na piksie, nie? Na serwerze jakim na piksie jestem, nie? Czyli wiesz, o co chodzi. Może chodziło o grę słów, nie mam pojęcia, ale nazwa piksa, przyznajcie, jest odrzucająca. Na początek, no mnie to na przykład odrzucało. Hey sugar. Ej kurwa, ale to są naprawdę dobrze to jest zrobione. How you doing, honey? No co no, honey, money, bunny, I'm walking here, I'm selling stuff okay, for you. Baby. Take this bitch and kurwa smoke this fucking weed. I wanna lick your fucking pussy, boy. Huh? Why? Why? Dzień dobry, pan zamawiał temat? Bo już tu mnie spotkała przykra sytuacja i jeden z pana kolegów mnie dotkliwie pobił i kazał mi oddawać jaranie. Słuchaj, nie chcę żadnych kłopotów, po prostu umówmy się, że ja ci sprzedaję, ty mi dajesz kasę, zrobię ci promocję i tyle. Okej, okay, jasne, kumam, jasne. Dzień dobry. O, ta myszka piękna tam się opiera. To jest moja NG2. Nic, ja tu jestem, z tyłu. Nie chciałbyś może tematu? Thanks, boy. Cześć. Cześć, pamiętasz mnie? O kurde, co się stało? Co? No masz podbite oko, maleńka. Słuchaj, jak kurwa podbite oko? No, czy nie chciałem, przepraszam, po prostu... To może ty mnie nie wkurwiaj. Nie. Spokojnie, chciałem tylko porozmawiać. Pamiętasz, my wczoraj rozmawialiśmy, było przyjemnie. Czekaj, niech sobie przypomnę. A ty chciałeś numer ode mnie wczoraj, tak? No tak, chciałem tylko pogadać. Ale jak mam przeszkadzać, to ja mogę spadać, no nie chciałem wam tutaj... Nie przeszkadzasz, czekaj, chodź na bok. Jasne. Ej, jak to jest twoja kobieta, to ja mogę... Nie, weź, jasne. Spokojnie. To kim jest niezły, stary. Lubię takie. No pewnie. Tak? Dałoby tym numerem się... Może inaczej, ja ci zostawię mój numer. I odezwałabyś się do mnie w wolnej chwili. Może byśmy gdzieś wyskoczyli dzisiaj... Dzisiaj jest impreza w kasino. O której? O 22. O 22, jak cię tam zapisać? Logan Cappuccino. Mówił na mnie LOG, albo Rudy. Dobra, słuchaj. Co jest? Lekkie rozciąganie, słuchaj, sprawę mam. Jaką? Pójdę z tobą na tą imprezę, ale musisz mi ogarnąć coś, kurwa, bo mam zjazd po wczoraj. Trochę się nawpierdalałem, wiesz. Jasne, wiem, o co chodzi. A czego ci trzeba? Cokolwiek. Mam skuna trochę. Możesz mi nawet dać, kurwa, wiesz, niucha tu z twojego krocza, jak nie mówisz. Nawet to. Skuna masz? A po ile? Mam go po 50 dolców za sztukę, ale dla ciebie może być 40. Kurwa, po 50... Tak, po 35 biorę, 30, kurwa. 35. Dobra. Ile chcesz? Ile potrzeba? Okay.
Dawaj piątka, chuj. Dobra, ale żebyś mi wypłaciła się, to będzie 5 razy 30, 150, to będzie 175 dolarów, proszę panią. Dobra. Proszę bardzo. Fajna foczka, od razu mi się spodobała. Z niczego nic nie masz łapy. I nie mam, ale niedługo będę miał ciekawostki, więc jak masz mój numer, to odezwij się za kilka godzin, będę miał takiego skurwysy. Może nawet do kasyna przywiozę fajne rzeczy. No na razie jestem na etapie, no poćpamy coś, poszalejemy, nie? Jasne, jasne. No to ja lecę do roboty. Propo tych kurwa wczorajszych rozmowy, bo ci nie dokończyłem. Latynosów. Sobie uważaj, bo to są kurwa... Wiem, Ziga, to są jakieś piś, kurwa, to są jakieś szoty. Normalnie chciałem od nich brać temat w kurwa, a te zjeby mają... tak mnie wczoraj zagotowali, myślałem, że ich rozpierdolę, rozumiesz? Widzisz, jaki chodzę nabuzowany? No widzę, że po prostu... energia... To są jebane krętacze, jebane krętacze, chujograjce, rozumiesz? No tak, oni mówili, że będą mieć kupę kasa, rozumiesz? Paś, kurwa, nic nie mają, 20 geta mi tylko dali, a 20 geta to ja w chwilę... No, dobra, ja lecę, jesteśmy na łączach, idę pracować dalej, dobra, jestem w pracy. Dobra. Do zobaczenia, buziaczki, cześć. Cześć, pa. Ale jest fajna, podoba mi się. Jeszcze jest taka zaborcza i wysportowana. Lecimy dalej. Z Francuzami kątem trzeba napierdalać. Potrzebujesz czegoś? Czy taka kobieta jak ty nie potrzebuje chyba niczego, co? Jesteś piękna, zgrabna i ładna. Oj, kurwa, i spierdolona, bo nie wzięłaś ode mnie tematu. Panowie robotnicy, już dzisiaj byłem, ale to z inną zmianą rozmawiałem. Może któryś chciałby, nie wiem, pokopać na fajnej fazie. Co tam, Timberland? Kiedy bity nowe wydajesz, kurwa? Zgrywam się. Słuchaj, mogę ci zrobić fajną cenę 40 dolców za sztukę. Swoją drogą, niedaleko tu macie siłkę i... Nie, zostaw mnie, kurwo! Nie dam się okraść znowu, pierdolę cię! Wyjebane mam was wszystkich, kurwa! Ała! Kurwo! A! Nie dam się okraść, puść mnie, zostaw mnie! Nie dam się okraść, nie tym razem! No co jest? Jak on mnie ukradł, kurwa, leży? Ała! Oddajesz, kurwa, jaranie! Oddajesz jaranie, chłopie. Nie pójdę stąd, jak nie oddasz palenia. W chuju to mam, gościu. Interesuje mnie twoje terefery i problemy rodzinne. Kurwa, oddawasz palenie, czy nie? Kurwa, zjadł je. Kurwo, ty. Chłopie, ja pracuję dla Francuzów i Włochów. Zajebiemy cię, kurwa. Zawinę cię w salami. Co za robota. 7 w plecy jestem. Niu chodź. Stój. Ten twój ziomal mi jebnął mnie na 2 sztuki, nie? Nie będę robił już cen, nie będę was z tego rozliczać. Zróbmy tak, bierzesz ode mnie za 5 dycha za sztukę. I tyle. I umywamy ręce, i umywamy temat, co? Ja jebie, dobra, spadam stąd. A to nie wiedziałem. Mi mówił wczoraj Pelcu, że wszystko można przenosić. Kurwa, panowie, zlitujcie się, no. A, już to rozkwiniłem. Hej! How's things? Appreciate. Yeah, I appreciate, boy. Fajny masz kołnierz, trzymaj się. O kurwa, wszystko okej? Okay? Trzymano. Co żeś tu odjebał? O kurwa, sorry. Wyjebałem cię na rowerze, kurwa. Ja pierdula, poważnie? Cholipka, czekaj, dzwonisz na karetkę, co jest z tobą? Kurwa, noga pod łańcuch wpadła. Już się robi, już dzwonię. Ja pierdolę. Człowieku, po całym mieście jeżdżę po robotę. A to się kończy tak, że to kurwa spadam pod rower i tyle jest. Wiem jak jest, czekaj. Nie ma takiego numeru, dlaczego? Jak mam zadzwonić na tych? Nie wiem. Czekaj. Może taki mój los. Kurwa, no czemu? Mam tu numer do lekarza. Może SMS-em. No ale SMS-em też właśnie nie... Poczekaj. A, może masz rację, no.
Ja pierdola. Nie wytrzymałem, cały czas na glebie. Dobra, dobra, wysłałem, wysłałem. Na spokojnie, zaś ci mogę. Akurat no, wjebałeś się w serwis rowerowy, w wypożyczalnię. Chciałem wypożyczyć jakiś lepszy rower. Tak jest górski mocny. A tu go przestawię. Oj, testosteron, testosteron. Spokojnie, zaraz to ogarnę. Zaraz będzie lekosz. Pojebane gówno. Jebać te rowery. To jest jeszcze kurwa stół mi na łeb upadł. Co jest kurwa? Aha! O kurwica. To jest kurwa. Można podnosić rzeczy. Co jest? Ale jaja. O, co jest? Nic, nic. Poczekaj, chcę cię podnieść. Aha, już wiem, dobra. Kurwa, nie wiem jak cię podnieść, byku. No stary, za mięśnie. Zatyca. Znaczy, wiem, tylko nie mógł się zebrać. O kurwa! Co? A ci kurde, na jakieś lepsze miejsce ci się położę. Wszystko okej? Okay? Okej, okej. Nie wywrotka. Ta, lekko mi się noga w szprychę była, ale spokojna głowa. Ważne, że mokasynki są tip-top. Kurwa. Sorry, no rozumiem, że lubisz się przytulać. Kurwa! Dobra, zaraz będzie karetka, powinien zaraz tu być. No to mam z tym przytulaniem. Pierwszy raz, wiesz, ogarniam. Okej, okay. Kary podnieś, ale to jest fajne, patrzcie. Podnieś. Kurwa, i enter, i chuj. Ej, no to jest mega dobrze zrobione, to jest mega dobrze zrobione. Kurde, ja cię kręcę. To jest bardzo dobrze zrobione. O kurwa, bym się spierdolił z tego. Już idzie karetka, już ją gdzieś tu czuję. Chyba za mnie gdzieś będzie. Oh yeah. To też nie można pokazywać. Wiesz co, ja w robocie jestem, teraz znalazłem fajny, zdobyłem zaufanie takiej rosyjsko-włoskiej mafii. Jak uda mi się z nimi współpracować, posprzedawać dla nich temat, to może ciebie też wkręcę i będziemy robić poważne rzeczy już. Tylko muszę jeszcze popracować. Może taksówkę zadzwonię? Aha. Jara. O, idealnie. No jaka robota? A mówisz o robocie, no pracuję dla pewnych ludzi, będę musiał udowodnić im, że jestem coś wart, wtedy was będę mógł wkręcić do tej pracy.
No i Maja. Kurwa, gdzie ten lekarz jest? Dopierdalasz? A, różne rzeczy, jeszcze nie mogę do końca zdradzić. Nie chcę się wyjebać na nich, bo są w porządku, chłopaki wyciągnęły rękę, ale jak się wkręcę do nich, to na pewno wam pomogę i będziemy mogli robić większe rzeczy. No dobra, dobra. Hate park z Korwinią zaraz? Kurwa, ja nie wiem, tu się nikt cię zatrudnić nie idzie, nikt mnie nie chce do pracy wziąć. A teraz? No nic. Kurwa, powiem ci, że ja po całym mieście teraz jeździłem, co nie? Kurwa, nigdzie roboty nie idzie znaleźć, człowieku. Ciężko, w sensie jest maksymalna ilość. Śmietnik, taksówka, no trzeba się po prostu zmusić i działać. No kurwa, ci ta karetka jebana. Okej, jest? No, można tak powiedzieć. Spokojnie, kontrola. No, trochę lepiej powiedzieć. No to widzisz, kurwa, elegancko, że sam się pozbierałeś z tego, niemożliwe. No stary, jestem pierdolony twardzielem. Wiesz. Elegancko. Ale muszę tutaj jogę. Da, jakąś jogę. Dobra, słuchaj, ja lecę dalej, bo ten Francuz mnie ściga, zaraz będę do ciebie dzwonił, się zgadamy. Dobra. Lecę, powodzonka. Ciała. Kurka wodna. Trzymaj, Beniu. Dzięki wielkie. Hello. Jestem. Wyczuł skunę w kieszeni i zawgerpę? Nie, no nie dawałby mi. Spok, odegramy z Ruskami odebranie tematu i ja muszę troszkę przyjawkować. I kurde, wiecz, tu Aguśka goni mnie do garów. Ekwipunek, a ja sobie mam jeszcze o te pogaść tutaj. A nie chcę właśnie tak ławkować co chwilę. Ostatnie sztuki. Hey, what's up? What's up, boy? Thanks. No i pięknie, ratujesz mi życie. Dzięki wielkie, w kontakcie. Do zobaczenia. Oh yeah. Siemano. Bonjour. Wszystko opierdolone. Miałem trochę problemów, ale to ci opowiem, jak się spotkamy, ale wszystko okej. Okej, w takim razie zaraz podjadę pod ciebie. Podeślij mi swoją lokalizację. Jasne, już podsyłam. Do zobaczenia. Wiem, poczekajcie, jest tak. Ja miałem wcześniej tam $700, nie? Mam 2200, ale zajebali mi 7 sztuk, nie? 7 sztuk mi wzięli. Więc normalnie jakbym odziął to 700, no to niby 1500, nie? 1500 zarobione jest, ale trzeba doliczyć jeszcze 7 sztuk. Średnio damy, że 7 sztuk kosztowało $40 za jedną. No to 7 razy 4, jak się nie mylę, to będzie z 28, nie? 2 razy 7 to jest 14, 14 plus 14 to jest 28, czyli $280. Czyli 1700 powinien mi dać. 1800, no, 1800. I tyle chyba dam. No bo straciłem ten towar, tak? No po prostu straciłem ten towar i moim zdaniem uczciwie będzie właśnie oddać im tą kasę, bo ja straciłem. No bo żeby nie było, wiesz, że jestem chujowym sprzedawcą. A wiesz, 280 w tą, czy w tą, to nie ma różnicy. Czyli 1800 im dajemy. Joint i zmęczenie zbijasz sobie. A, z tej sztuki. Dobra, tu mam. Kurwa, tylko gdzie ja to zwinę? Z czego ja to będę palił, kurwa, z chusteczki? Ale to powinni bledki dodać! Halo, co to za brak imersji?
Okej. Z. Zmęczenie mam 91. Okej, Busio 1. O kurwa. Kurwa. Od razu mnie porobiło. Oh yeah. That's how poppin'. That's how poppin', boy. Yeah. Ha ha ha. Od razu lepiej. O, tam są, chyba oni. I'm telling you, Little Soul needs a toy robot-themed bar. So what if the Japs invented it? Kurwa, psiarnia ja z jointem, ty. Hey, you gotta go. I'm still gonna tell him you're on board. Ale patrz, to zmęczenie spada. O! Dzień dobry! Bonjour. Bonjour, bonjour. Como va, amigo? Como va, Gites? Fachura, nie? Mhm. Mam kasę. Rozumiem. Spokojnie, to zaraz. Okej. Okay. Wszystko było okej, okay, ale... Będę z tobą szczery, no miałem taki problem, że gość mnie jeden napadł. Klient. Sterydowany, wiesz, normalnie gadamy, ja już mu wyciągam temat, a on mi bomba z głowy, nie? Żebym się kurwa tylko maknął nogami, 5 sztuk mi tylko zdołał wyrwać, więc ja za nie zapłacę, żeby było uczciwie. Wszystko spokojnie. Jest... Teraz masz misję leciutką taką, widzisz, poruszał się tym wozem, chciałem ci tamten wziąć, ale ten dla takiego testu. Jasne, no fajny wozik, fajny. Misja, okej. Okay. Będziesz miał... Co to za misja? Nie, to mówię tobie... Oksy, nie? Oksa, czy to będzie... Miał... Tak. Aha. Będę potrzebował człowieka do pomocy? Najlepiej kolegę, tak. Kolegę, okej. Okay. Żeby było raźniej. Jasne, a samemu też mogę to zrobić jak coś? Si. Okej, okay, dobra, ale będę miał chyba kumpla do pomocy, jaha. Mhm. I to mi już dalej się podzielicie tym, co wam dam. Jasne, jak się trzeba dzielić, to wolę zrobić to sam. Wiesz, o co chodzi. Si. I możesz włożyć pieniądze do schowka, które zarobiłeś. Okej, okay, już się robi, oczywiście. A jak podać cyfrę, ile chcę podać? Bo... Zatankowałem tobie auto. A. Także nie będziesz miał problemu z paliwem. Okej, wszystko jest w schowku. Dobrze, zobaczymy na miejscu. I coś mi tutaj się ten, patrzcie. Co to jest? Widzicie to, widzowie? Ale to tylko w GTA, myślałem, że mi rozjebał monitor, ty. O, ale byłyby jajca. Nie jest za fajne to auto, także da sobie rady. Jest spoko, rzuca się może trochę w oczy, ale będę jechał elegancko. A droga taka zabawka jest, przyjacielu? Chosieczkę, okej. Okay. I następny raz dostanę coś szybszego. Będzie jakieś super auto, takie do wyścigów. Tak? Tak? A, okej. Wziąłem. Jadę spokojnie. Wiecie co, to jest taka pikseloza. Nie, którą wywala. Dobrze, paluszki tobie nie odmazą. Jak ten. Masakra. Umiesz prowadzić wóz? Oczywiście, stary, oczywiście.
Ogarnia mega kierownicę te klimaty. Znaczy, będę szczery, no nie mam prawa jazdy, ale wiesz, no jeździłem kiedyś, ojciec mi tam kiedyś dawał, na motorze jeżdżę często, rowery, ogarniam klimat. Wiesz, ostatnio miałem taką sytuację, też nie podzielam kawę jazdy. Na Korsycy miałem podrobione, ale to nie samo tutaj. Tutaj to mnie wypala. Daj na miejscuwa. Jak ten chłop spytał się policjant, czy ma mi zawchać prawo jazdy, to mu powiedziałem, że od 15 lat już nie mam. O, a to ty jeździsz bez prawka też? Si. I co, nie masz żadnych problemów z policją? Ja nie mam. Okej, okay, a nie boisz się, że będzie kontrola kiedyś, cię złapią i kurwa do kicia za to pójdziesz, albo kogoś potrącisz? Nie. Aha. Zwłaszcza tajna miejscówka do spotkań, rozumiem, co? Nie, taka... Może tak powiedzieć. Okej. Okay. Pozwolicie tylko, że siknę se? Na winogrodowym soku cały czas lecę. Siknę. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu, krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.